piątek 3 czerwca na stadionie w Olsztynie odbyły się gminne obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka, które zostały zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury przy wsparciu burmistrza Olsztyny Leszka Leśko. W tym dniu na dzieci czekało mnóstwo atrakcji, m.in. festiwal kolorów Holi, pokaz bokserski, pokaz zumby czy dmuchana zjeżdżalnia. Podczas festynu dzieci mogły spróbować też przepysznej waty cukrowej, czekolady z czekoladowej fontanny, zakręconych frytek, gofrów i lodów. Mogły też zrobić sobie zdjęcie w fotobudce i wspólnie piec kiełbaski na ognisku. W sumie w wydarzeniu wzięło udział ponad 500 osób. Olszyński Kolorowy Dzień Dziecka był największym festynem z okazji Święta Najmłodszych w powiecie lubańskim. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie składają podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia, a w szczególności panu burmistrzowi Olsztyny Leszkowi Leśko za wsparcie finansowe, pani sekretarz gminy Halinie Białoń i pani Jolancie Napadłych za wsparcie podczas trwania festynu, panu Wiesławowi Hoptianemu z gospodarki komunalnej oraz jego pracownikom za nieocenioną pomoc techniczną, panu Dariuszowi Niebieszczańskiemu za przekazanie kiełbasek na ognisko, państwu Kownackim za przekazanie pieczywa oraz olszyńskim policjantom za to, że czuwali nad bezpieczeństwem uczestników imprezy.